Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gears Tactics. Kochani, idziemy na misję ostatnią chyba. Nie ma żadnych modyfikacji, wszyscy są potrzebni. No i to będzie walka z bossem. Natomiast, kurde, jak to będzie wyglądało, nie mam pojęcia, słuchajcie. Kogo dodamy? Level 5 support, level 5 vanguard, o masakra. Kurde. Marty? Mamy Matiasa na piątym, na czwartym poziomie. Zastanawiam się, czy tutaj po prostu się nie pozamieniać. Nie, nie mogę się pozamieniać, bo to są kurde. To są kobiety. Ty jesteś kobietą? Też jesteś kobietą, z tego co widzę. No właśnie, kurde. No, chyba Marty pójdzie na tę misję. Natomiast będę musiał zobaczyć, co my tu mamy, bo będę musiał pozabierać różne rzeczy. Tu jest Utility Belt, więc spoko. Bo to będzie, jak, jeżeli to będzie misja z bossem, to jak najbardziej. Autoloader, Health. To jest to samo. Weteran, raczej nie. Secondary. To jest in use. Tak, weź sobie tego. Kto będzie jeszcze potrzebował? Wydaje mi się, że ty, moja miła, będziesz potrzebowała jeszcze pistolecik lepszy. Swap with Jimmy. Dobra. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy my damy radę tutaj, ale... ale miejmy nadzieję, że tak. Crit chance, ammo. Plus 15 damage'a, spoko. 150 crit damage'a, git 40 damage'a, to jest chyba git. No, wolę to, słuchajcie, popatrzeć wszystko. Może i to powinienem zrobić poza odcinkiem i popatrzeć, ale bo normalnie mamy 3 ammo, ale 80 damage'a więcej. Wydaje mi się, że to zostało, chociaż momento, bo możemy zrobić Accuracy, ale to kurde, damage'a mamy 310, słuchajcie. No, expertise to jest unit skill cooldown are reduced. No, może tego health'a, ale. Ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tak, jest secondary, upper, potential, random skill cooldown. Chyba spoko. Mamy jakiś helmet. Mamy ten, który jest equipped. Właśnie, jak tam hełmy w ogóle wyglądamy z hełmami, bo wydaje mi się, że maximum health to jest dobrze. No wydaje mi się, że też jest wszystko w porządku z hełmami, bo ty masz, moja miła, masz tego Blast Zone'a. Critical hit chance. To jest spoko. No wybaczcie, że sobie to jeszcze sprawdzamy, ale... No, weź ten, troszkę lepszy. Nie wiem, słuchajcie, idziemy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy parę granatów. Nie, raczej nie będę używał granatów chyba leczących. Now we've just gotta wait and hope that Ukon's as desperate for those canisters as I think he is. Dobra, zobaczmy, czy go zlurujemy. Okay. Let's do this. Control, this is Alpha 2. Go ahead, Alpha 2. Found a UIR truck full of medical canisters just north of MTEC. It says Nadroma Health Institute. No use to us, Alpha 2. Leave it and move on. Control out. You're sure Ukon listens in on comms? Oh, I'm positive. Dobra, zapadła noc, widzę. Idzie. I po angielsku mówi, nie? Nawet. Excellent.
Apteka zamknięta. Sid Redburn. It's been so long. What did it? O kurde, zdrada. Stand down. Where you? You what? I'm getting in this truck and driving away. Oh no, you're not. Stop. Stop. I'm taking care of this my way. And what way is that? The backstabbing lunatic way? You want to be stupid? Go ahead. Shoot. Ose urwał rękę, ale wiemy, że może się zregenerować. O kurde. Tak, szkoda, że uciekasz, kurde. O oj. Just like we planned it. Korpser. Różne ataki. Explosive damage will erase its leg shield. A, gościu się kurde tutaj zakrywa nogami. No i dobra, i co? Sid będzie jako co? That's the Korpser. Buckle up. These things are nasty. O, masakra. It or Sid. Dobra, gościu jest. Just target the Korpser. Tu mamy jeszcze dwóch. A, dobra. Rozumiem, że Mikaela, Mikaela, chyba my możemy się schować, nie możemy się schować. Dobra, trzeba będzie to jakoś pomyśleć z tym, bo mamy plusy z wysoka, plus mamy z tego co pamiętam jak się ruszymy, run and gunna, tak, mamy plus 20 z wysoka właśnie dzięki temu i 50 damage'a więcej z wysoka za pierwszym razem. Dobra, go! Włączymy sobie RTK, tego nie. A. Pięknie. Mamy dodatkowy strzał. Mamy z tyłu, więc dziabnijmy tamtego. We need to reload shoot. Maximum actions. Jak zabijemy. Moment, a ja nie widzę tego z tyłu? Widzę tego z tyłu, tylko że to jest... Dobra. To jest niesamowite po prostu. Plus reload. Tylko czy ja potrzebuję teraz ultimate shota? Żeby dostać? Wydaje mi się, że nie. No. Reloading. Okej. Okay. Sid, ty musisz iść do przodu. Może tam. Trzeba będzie się, kurde, rozczapierzyć. Sid może tu. Właśnie nie wiem, czy kurde... No trochę mu zabieramy, ale... Ale to jest nic tak naprawdę. Dobra. No, Mikaela, zobaczcie, jak zniszczyła wszystkich i wszystko. Dobra, podniósł nogę. O! Dobrze, że mamy Marty tutaj. Mamy Blitza, słuchajcie. Aha, on będzie miał kurde tego, nie? Poisona, więc wolałbym tego nie robić. Podbiegnijmy jedną akcją tu. Wyładujmy cały magazynek, być może w tego. No, zobaczcie, kurde, minimalne obrażenia. I read ya, sir. Wilco. Ajajaj. Dobra, trudno. Nie, nie. Tu chodź, chodź.
Dobra, trzeba będzie stąd zejść, ale wydaje mi się, że... Kurde, gdzieś bym zszedł za jeden punkt, tak naprawdę. Tu wydaje mi się, że będziemy w ataku cały czas, kurde. Mamy Ranengana. Gdzie co? Dobra, zejdźmy tu. Precision Shata nie potrzebuje, mamy 100% na trafienie, 35% na kryta. O. No i trzeba będzie gdzieś spadać, nie? Prawdopodobnie tu. A tu można by tego dobić w sumie, tylko on też jest, kurde, tym. Dobra, to nieważne. Byśmy kogoś zabili, ale nie zobaczymy, nie zabijemy nikogo. No. Loamo. Masz jeszcze dwie. Wiecie co? Spokojnie to zrobimy. Chcę podejść sobie gdzieś... Nie wiem, czy nie tam. Jakbym podbiegł tu, to mógłbym sobie przeładować ewentualnie. I tak zrobimy. Tyle dobrze. Staniemy przejechani. Okej. Okay. Miny! Okej. Dobra. Zróbmy tak zatem. Ty jesteś zamknięty, nie? Tak. To nie pójdzie niestety tak, jakbym chciał, ponieważ... No mógłbym rzucić granat, ale potrzebuję chyba nie. Wow, wow. I tam właśnie... A nie, czekaj, bo ty masz 150 kryta na broni z głównej, a nie na tej. Dobra. Tu jak wejdziemy, to oczywiście wybuchniemy, więc to jest bez sensu. Nie, da się w ogóle przejść tędy? Nie. Można by przejść dookoła. Znaczy, można by rzucić granatem w typa, ale nie wiem, najpierw tych trzeba by ściągnąć. Zróbmy tak. Mikaela. Spróbuj dziabnąć tego. Pięknie. Dobra, dobra, stój, bo potrzebuję teraz ciebie. No, Gabe ma ten plecak, ponieważ wiadomo. Mamy Rasha. Dobra. Revived up, czyli dostaliśmy chyba jakieś ulepszenie. Dajmy seedowy punkt, właściwie dwa. Ty, mój miły, podejdź tu. Mikaela pójdzie tu. Nie wiem, czy można w te... Nie, nie można celować w miny, szkoda. Critical. Nie, wydaje mi się, że to jest bez sensu. Natomiast chciałem seedowi dać, ponieważ... Chciałbym, żeby sobie przeładował. No można by granat jakiś zrobić albo coś, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Podejdźmy może na tyły i z tej strony. Bo tutaj są granaty, kurde, boję się, że tutaj dziabnę w coś kogoś. No tutaj też, kurde, nic nie zrobimy. Wiecie co? Pójdźmy tędy może jakoś bliżej. Tu się mogę schować w ogóle gdzieś. Moving. Nie, bez sensu to jest. Musiałbym go granatem faktycznie dziabnąć chyba. Nic nie masz do przeładowania. Ty tutaj też nic. No. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, potwierał się. Empower level 3 lost. Hmm.
dobra. Czy ty stąd trafisz, strzelisz 87%? Wydaje mi się, że warto. No, ładnie to zeszło. Ładnie zeszło. Ile masz jeszcze punktów, przepraszam, akcji? 2. Dobra, strzel jeszcze raz. Ładnie, kryt wszedł. Następnie weź sobie Anticipation Wound. Będziemy mieć więcej punktów w następnej akcji i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo gdzieś pewnie przyjdą ci. Stąd musimy spadać, ale możemy spaść tu. Run and Gun'a mamy. Precision Shot'a. Reloading. Dobra, dostał drugim strzałem w oczko lewe, właściwie jego prawe. O! Dźwig. Czy to co to? Jakiś most? Rura? Dobra, zamknął się. Chyba. To powybuchało. What? Dobra. Checkpoint jest. Póki co ten boss jest łatwiejszy niż wcześniejszy, ale to wiadomo. Może się to różnie skończyć. A podbiegniesz gdziekolwiek. Tak. Dobra. Podbiegnijmy. Czekajcie, to stąd będę widział. Tak. No mamy tego w sumie, ale czy ja potrzebuję? Bo to są 2 punkty. Base Crita też mamy 35. Explosive Vulnerability. Czy co zróbmy w sumie? Zobaczmy, czy tutaj gościu, jak dostanie. Nie wiem, gdzie go mogę, kurde, trzasnąć. Bo zobaczcie, że... Kurczę, ja chcę w sumie... Zróbmy tak. Ładny kryt. Zostawmy ten granat w razie W. Ładnie to powchodziło. Kryt. Ładny. Wydaje mi się, że tutaj będzie w porządku. Bo jesteśmy całym obwodem chyba poza. Właściwie to zobaczmy, czy stąd si dorzuci. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, gdzie mam rzucać tak naprawdę tym granatem, bo zobaczcie, że zdrowie jego się nie zmienia. Ani nie ma żadnego, kurde. Musiałbym być bliżej, ale czy ja wiem? Dobra, wiecie co? Na tym sobie zakończymy. Znaczy i tak sobie zakończyliśmy, ale myślałem, że jeden strzał mniej zrobię i wtedy przeładuję, bo mogą przylecieć posiłki za chwilę. No, miejmy nadzieję, że Sid nie dostanie. Dostał. Kawałeczek był, kurde, bo widziałem to, ale sądziłem, że to się nie zrobi. Miny. Regeneration. Dobra, strzelę raz. Właściwie nie. Zobaczmy, jak z tym granatem. Tylko czy ja teraz potrzebuję te granaty, tych granatów zużywać? A. Wiecie co? Chyba nie. Też może.
Bo ty masz radius większy, to może twój granat zostawmy. Właśnie pytanie, czy zabicie pozwoli mi przeładować. Ładnie to weszło. O kurde. Nie spodziewałem się, że tak można zrobić. musisz przeładować. Moment, zobaczmy, czy tu... Bo... No właśnie, tu jesteśmy, jak widać, ciuteńkę obwodem po tamtej stronie, no nie? Więc wydaje mi się, że stąd... Czyli dobra, zróbmy przeładowanie. Jeden strzał. Okej, w drugie oczko. Zdenerwował się mocno. Spadnie to na niego, miejmy nadzieję. Znaczy jeszcze jeden pasek życia ma w sumie, nie? Uniknęliśmy tego. Dobra, czyli trzeba w ten... Ach. 71%, wiecie co? Patrzcie, kurde, nie wiem, czy to partial hity, czy co to są. No to już więcej, kurde, zadało obrażeń. Dobra, no napierdzielamy, tylko moment. Mikeli dajmy punkt, bo ona ma więcej, właściwie dwa punkty, większe obrażenia. Tak mi się wydaje. Dobra, ty oczywiście się musisz poruszyć, żeby mieć większe obrażenia. Plus przeładowanie, więc tak sobie to wszystko idzie. Ale jak trafimy, powinniśmy trafić, nie? Trafiłem? Nie mam pojęcia, bo zużyłem ten. Dobra, patrzę, czy jakieś reinforcementy są, chyba nie. Jakiś granat może na niego? Nie, bo to musiałbym trafić, kurde, w tamten. Bo tu jest 71%. 405 damage'a, a tu... 180, to wtedy chyba kryt wszedł po prostu, nie? Tak mi się wydaje. Zero obrażeń, kurde. Wydaje mi się, że to jednak tamten będę musiał działać. Dobra. No nie mam wyjścia, po prostu muszę tutaj podbiec. Ładnie. Seed. A momentos, bo nie wiem ile mam punktów akcji. Jeszcze jeden, tu się schowamy. Pięknie, dobra. No, dużo łatwiejszy boss, muszę powiedzieć, niż ten pierwszy.
zamknie się, nie? Uuu, miny. O kurde. O kurde. Ale to chyba tyle, nie? Sid. Nie Sid, tylko Gabe, oczywiście. Nope. No, ryzykuję to. Wow. Ryzykuję, bo nie miałbym punktów akcji, żeby uciec potem. Target eliminated. Nice goddamn work. Would you please explain to me what the fuck that was? You owe me an answer. I don't owe you shit. O, złopaty. 90 damage'a to jest laser scope, ale minus 15 crit chance'a. Fajne w sumie. Nie będziemy trafiać krytykalnie, ale będziemy trafiać przynajmniej, nie? Znaczy będziemy trafiać mocno. Chapter 3, akt w sensie. I trust you have better news this time, Diaz. We had Ukon. And then your man tried to escape with him. And where is Major Redburn now? Detained. Unfortunate. But you've cornered Ukon once. You can do it again. As for Major Redburn, the penalty for treason is death. I leave the method to you. Get any answers from your tyrant, buddy? Just more questions. As goddamn usual. What did you want with Ukon? You want to eat more, Shovel? Talk. Fine. Rot in there then. Gnij w więzieniu. Should have shot you when I had the chance. Ładnie. Natomiast no kurde, nie mamy leveli. Increased. Tutaj mamy tych trupsów. Słuchajcie, level 4 snajper. Jaki gość w ogóle? bierzemy go oczywiście. Bo zamienimy, kogo można. Vanguarda, słuchajcie, level 4. Chyba tak. I pani scout, level 4. Nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy, ale biorę. No niestety, mamy tylko to, tak jak mówiłem, to, ale to damy Rikishiemu, tylko że Rikishi ma level 3 snajper, dlatego tu zamienimy cię na level 4 snajper i to będzie nasz nowy Rikishi. Co ty masz tu w ogóle? Plus 30 damage'a. No. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Barrels plus 15 damage'a, słuchajcie, 355 damage'a. To jest in use. To jest ulta, no. Ale to oczywiście ma Mikela, nie? Czy kto to ma? Nie, no ty masz to. What? Czemu tego... Kto posiada to? Rikishi to posiada. 60 damage'a i 25 crit damage'a. To dlaczego? Dawaj to. Masakra. 310. Dobra. Spoko. Dobra, kochani, będziemy to ustawiać sobie później, kto jak będzie potrzebował co. Nie, no to jest Mikelowe, więc zostawmy to. Level 4 snajper. To oczywiście będzie Rikishi, ale zobaczmy, kurde, w którą stronę można pójść tutaj. Bo ty ogólnie poszedłeś w stronę... tam, gdzie Mikela. I myślę, że to jest faktycznie dobry pomysł. Tak naprawdę, to jest jedyny pomysł, który można mieć.
To jest Active Reload. Second Chance. No. Jeden punkt jeszcze run and guna, myślę, nie? No. No, gdybym tego nie brał, to mógłbym pójść w Ultimate Shota, którego tak naprawdę nie użyłem. Ale no nie miałem na kim, kurde. Gdybyśmy faktycznie kogoś zastrzelili, byśmy mieli trzy akcje dodatkowe, nie? Mega. Więc to jak najbardziej Rikishi będzie, no te same rzeczy będą, nie? I tak dalej, tylko na snajperze Miguelu. Chociaż to może nie być, słuchajcie, tam ci ludzie na górze. To mogą nie być... Kurde, gdzie oni są? Jimmy, to jest kobieta na bank. Ale to może nie być wcale... to może nie być kobieta, tak jak podejrzewałem początkowo, z tego względu, że... Weź to wszystko ściągnij. Nie, jednak jest. No dobra. Kochani, kończymy ten odcinek. Oczywiście nie dostaliśmy żadnej skrzynki, nie dostaliśmy nic. Mamy nową bazę, jak widać. Przetrzymujemy w więzieniu Sida, który no... coś chciał zrobić z Ukonem. Zobaczymy, co będzie chciał potem zrobić. Buried Memories. Use the reload ability 5 or less times. No ciekawostka. City is banned, ale to wiadomo. Gapy Michaela required. No. Pomyślę, kochani, co zrobić tutaj z jednostkami. Potem wam w następnym odcinku powiem we wtorek, kto został kim i dlaczego. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie proszę. I jak mówiłem przed chwilką, do zobaczenia we wtorek o godzinie 14. Pa, pa.